Medytacja czwarta. Z bólem serca. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. O ile Mateusz poświęca Józefowi wiele uwagi, Łukasz stawia go w swojej Ewangelii dzieciństwa raczej w tle, w cieniu. Owszem, Łukasz powie później we wprowadzeniu do rodowodu Jezusa, że wszyscy sądzili, iż Józef jest ojcem Jezusa. Józef jest też, wraz z Maryją, określany jako rodzice Jezusa. Jak to kiedyś bardzo trafnie ujął Jan Dobraczyński, Józef był cieniem ojca. Był tym, który dawał Jezusowi i jego matce męskie oparcie. Był, jak to napisał w swoim liście apostolskim Patris Corde papież Franciszek, kimś obdarzonym ojcowskim sercem. Józef wprowadzał Jezusa w życie, ale także, paradoksalnie, w relacje z Bogiem zgodnie z tradycją Izraela, ucząc dorastającego Jezusa Tory i wprowadzając w życie modlitwy. Radykalizm wcielenia Syna Bożego polega właśnie na tym, że nie było Mu obce nic, co ludzkie, z wyjątkiem grzechu. A więc także cały proces wychowania przebiegał zapewne dokładnie tak, jak w innych izraelskich rodzinach tamtego czasu. Los Jezusa został powierzony kreatywności i męskim decyzjom Józefa, kiedy przyszło mu improwizować w niespodziewanej sytuacji szukania jakiegoś kąta w Betlejem, by Maryja mogła urodzić Jezusa, czy też w sytuacji ucieczki przed prześladowaniem i tułaczki w obcych stronach. Ojcostwo Józefa pokazuje się także w tym, że pozwolił Jezusowi samodzielnie wkroczyć w dorosłość. Scena odnalezienia 12-letniego Jezusa w świątyni pokazuje ten bolesny proces odcinania pępowiny, który poprzedza dojrzałość człowieka. Dla Józefa musiało to być bolesne doświadczenie, ale przyjął je jak każdy dobry ojciec. Dzieci są rodzicom jedynie zawierzone na jakiś czas. Nie są ich własnością. Już samo to, że Ojciec Niebieski wybiera parę małżeńską, a nie samotną matkę, by zbudować dla swojego syna ziemski dom, świadczy o tym, jak istotny jest Ojciec. Jest on szczególnie istotny dzisiaj, w epoce bez ojców. Brak mocnych ojców sprawia, że kolejne pokolenia coraz bardziej tracą orientację, szczególnie w odniesieniu do dobra i zła. Brak ojca sprawia,
że pojawia się coraz więcej mężczyzn egocentrycznych, skupionych na zaspokajaniu własnych pragnień i ambicji, niezdolnych do prowadzenia swoich bliskich. Jak to pisze w swoim liście o świętym Józefie papież Franciszek, świat potrzebuje ojców, odrzuca panów, którzy chcą wykorzystać posiadanie drugiego do wypełnienia własnej pustki. Odrzuca tych, którzy mylą autorytet z autorytaryzmem, służbę z serwilizmem, konfrontację z uciskiem, miłosierdzie z opiekuńczością, siłę ze zniszczeniem.